Ej, ja tu jestem kapitanem, kurwa. I'm the captain now. Stop right there! No, nie zdupc się, panie Edward. Ma potępa. Digo. Czekaj, ja się dorwę! No what the fuck, co to kurwa, co ty kurwa widzisz? No ty... No. Oh shit, goddammit! Ty no, gdzie jest Benjamin, halo? Potem szkwał wypchnął nas poza mleczny pas i nikt wtedy nie przypuszczał, że fregaty śmierć nam niosą. Ciepła krew poleje się strugami. No, siema elo, z tej strony Kokos, witam was w kolejnym odcinku z Asasynka. Generalnie, jak widać, znowuż zmierzamy prosto do misji głównej, która znajduje się tutaj na tym statku Księżniczka. Jest to statek pana Bartolomeu Robertsa. I zaczynamy misję Zagranie Czarnego Barta. Witaj, przyjacielu. Co ty masz z tą filiżanką? Wyglądam zajebiście. W sumie to wyglądamy prawie identycznie przez ten kapelusz, ale nieważne. Using this man will acquire a Portuguese flag, which will get us as close to our target as possible. It's a very simple idea, if you follow my orders to the letter. Hey. Ja tu jestem kapitanem, kurwa. The jackdaw, then. Excellent. No, okej. No cóż. Czyli co mamy robić? So what's your plan? The flagship of this fleet is transporting a valuable treasure in a large chest. Crystal phials filled with blood. You may remember. We're chasing drams of blood. Is that all? I asked you to follow my instructions to the letter, Captain, but I did not give you leave to question why. Hey, what the I fuck? Want those blood vials intact, and if that does not happen, we part as enemies. Do you understand? To ci zabiję w takim razie. Okej, no dobra. What the fuck, zaraz z driftem wlecę tu w te skały, a tego byśmy nie chcieli. No dobra, odszukaj portugalski statek. W takim razie spróbujmy to zrobić. Nie ma problemu, panie Bartolomeo. Gdzie znajdziemy takowy statek? Czy ja będę musiał walczyć? O! Czyli co mam zrobić? Czekaj, co? What the fuck? Nie, no co to ma być? Okej. Co oni gadają? Czyli ja mam ukraść tą banderę, jakby zostać jeszcze niewykrytym przy okazji? What the fuck? Myślałem, że trzeba będzie zabordażować ten statek i wtedy ją ukraść. No ale widocznie nie. Trzeba tu taktycznie do tego podejść. Tak, taktycznie. Nie mam pojęcia, o czym oni gadają, ale spróbuję w takim razie się tu jakoś... No, przepraszam. Oj. No. Czy wy możecie się nie patrzeć jakby w tę stronę? No, było wtedy o wiele łatwiej. No kurwa, no co to ma być? Dobra, spróbujemy z drugiej strony, bo oni chyba to będą wieczność stać się patrzeć w jedno miejsce, no ja pierdolę. No, dobra, nikt się nie patrzy tym razem, zajebiście. Możemy sobie tutaj wejść niezauważeni, no i zebrać ich banderę, oczywiście. Fajnie, że się nawet nie skapną, że ich banderę ukradniemy, ale okej. O, witam panie... O nie, halo, pan strzelec mnie zauważy zaraz. Nie, gin! Nie, chwilę, bo mnie wykryją, nie zdążę, no i chuj, nie uniknąłem walki. Dobra, chuj w to. Włazimy tu na górę i zbierzmy tą banderę w takim razie. Cyk. Dobrze więc. No, what the fuck? Nie zdupc się, panie Edward. Zginiesz. No. What the fuck? A, i oni tego nie... Oni tego nie widzą, nie? Nie widać wcale tego, jak kradniemy ich banderę. Co za głupie gówno. Dobra, przejmij ster w takim razie. No to... Hyc? O, shit. No, czemu ty się kurwa obudziłeś, śmieciu? Czego nie trafiłem, nie? Czy ty możesz przestać? No kurwa, co to jest? O, kurwa, co to jest? Okej, dobra, może być. What the fuck? Dobra, ja stąd zdupcam. W dupie mam już to unikanie walki i tak tego nie zrobiłem. Po prostu wejdźmy na ster, tylko nie strzelajcie do mnie, proszę was. Więc nie zrobiłem, przysięgam. Co wy tu robicie, kolego? Leczcy, co by tu robicie? Dobra, a wyjdziemy na statek, przyjmiemy ster. No i zobaczymy, co dalej trzeba będzie zrobić. Okej, odszukaj Nosso Senhu.
Chyba senior, senor. Okej, okay, czyli rozumiem, że teraz nie będą nas tutaj wykrywać. Na impossible. Aha, no to spoko, nie ma problemu. Kurwa, zaraz się wdupcymy w jakiś szkuner i to będzie koniec. Dobra, czyli mamy znaleźć ten statek nosu coś tam. Gdzie ja kurwa jestem? Co? What the fuck? Nie mam pojęcia, co to miało być. Jakiegoś loka dostałem na inny statek, na który się nawet nie patrzyłem. What the fuck? Dobra. Noso Zenor, gdzie jesteś? O, czy to jest ten statek? Ewidentnie. They're unloading something from that ship. Oh, what the fuck? Could that be our prize? Oh. Perhaps you should go ashore, Captain Kenway. Find that chest, and if it contains the prize I seek, bring it here. Czemu ja mam wszystko robić? No, co, będziecie się siedzieć na statku, ja mam biegać i załatwiać wszystko. No, co to jest? Nie mam pojęcia. Ale niestety nie mam już strzałek usypiających, co jest no dosyć frajerskie. Nie powiem, że nie. Fajnie boję jednak mieć. What the fuck, to jest niemożliwe, że to jest portugalski. God damn it, god damn it. Dobra, strzelę sobie w tego koleżkę, on tam troszeczkę zamieszania wytworzy. No, nawet całkiem sporo tego zamieszania wytworzy chyba, tak mi się wydaje. Dobra, sobie w tego jeszcze strzelimy i ja spróbuję jakoś tutaj taktycznie sobie przebiec. Mniej więcej po tych krzoczkach, oni sobie tu będą ze sobą walczyć. O, what the fuck, coś tam wybucha. Co jest? No, ten koleżka się skapnął, chciałem też w niego strzelić, tylko że... Mógłbyś nie biegać, debilu. No, co ja robię? Siemano, o, shit. No, dobra, pozwólcie, że wam przerwę tą tutaj dyskusję, jakże bardzo ważną. No i przejdę dalej. Oczywiście tu szybkę strzela berserkera. Okej, okay. Fajnie, że oni wszyscy od razu lecą do tego kolesia. Spoko, spoko. Czy ja mogę od razu to zabrać i w sumie stąd zdupcać? Czy jak to wygląda? Szukaj to gówno. Co jest, kurwa, what the fuck? Halo, mogę to przeszukać, czy nie? Co się dzieje? Oh, shit. Aha, no to zajebiście, nie? Zrobiłem dwa kroki i mnie wykryli, no przecież nie... O, męcza! Szmato, tempa. Nie wytrzymam zaraz psychicznie. No, kurwa, no. Bigo, bigo, gościu, bigo. Dobra, no i teraz wszyscy mają do mnie problem, nie? Wiadomo, wiadomo. No przecież. Zrobiłem tylko jeden krok. Jeden, kurwa, krok. Dobra, dobra. Ty, what the fuck, co mi chłop za cepa sprzedał? To miał być w ogóle szybki Spartan kick, albo dwa nawet. No i tyle, no i tyle. Dobra, schodzę na dół. Dałem mi to gówno, mnie nie denerwuj, gościu, nawet. Zbieraj te skrzynie. Dobra, puste fiolki na krew, zajebiście. Co dalej? Śledź statek. Aha, ale to Kawka przypłynie tu po mnie, czy co? Nie, chyba nie. Wątpię, żebym miał tam wpływ wpłynąć. O, czekaj, płynie Kawka, szybko. Ty jak zapierdala, co jest? Halo, proszę się zatrzymać. Proszę się zatrzymać natychmiastowo. Muszę wejść na pokład. No, pokład mego statku. Dobra, jesteśmy w takim razie... No i płyniemy dalej, płyniemy dalej. Siemano, siemano jestem. Where's our Portuguese captain? He had outlived his usefulness. Aha, wyjebał go za burtę, okej. Sleeping soundly at the bottom of the sea. How many men must we kill for a simple prize? As many as drift into our path. Hey, what the fuck, man? Dobra, śledzimy ten statek w takim razie. Zliniowy jest na 70 levelu. Troszeczkę, że tego boję. Chociaż w sumie już pokonaliśmy wszystkie legendarne okręty, także żaden statek nie będzie nam tutaj straszny, wiadomo. Dobra, what the fuck, co ty kur... Ej, halo, ty, co jest? Aha. I... No, what the fuck, co to jest? Co ja mam teraz zrobić, ty? Halo, No what the fuck, co to kurwa za zasadzka, co to miało być, ty? No chłop się ustawił, zablokował drogę i tyle w temacie. Jak ja miałem to niby zauważyć, jak tu taka mgła jest, przecież tu nic nie widać, no what the fuck. Dobra, czyli co, jakoś tędy chyba mamy płynąć, tak mi się wydaje. Ty, a właśnie, kiedy ja będę mógł w końcu te strzałki z liną wykonać, bo jakby kończymy już grę, a nawet tego jeszcze nie odblokowałem. Kompletnie nie pamiętam, kiedy to się odblokowywuje. Co to się... Kurwa, no weź tu powykręcaj, no co to są za jakieś formacje żółwia, no przecież tu się nie da przepłynąć. Czy te strzałki się odblokowywują jedną misję przed końcem gry, nie mam pojęcia. Pewnie. Well spotted. I'll clear them off first.
Ja dupia, no. Znowu wszystko sam muszę robić. Co za gówno. Wystarczyłoby tam po prostu wlecieć jak do siebie, no i tyle. Ale nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, no bo po co? Wiadomo, wiadomo. Dobra, tu mamy generalnie kilka oponentów. Siemano, koledzy, witam. O, shit. Okej, nie mam pojęcia, o czym oni gadają, ale pozwólcie, że was zabiję tu, koledzy. No i następnych lookoutów mamy gdzieś tam. Tylko jak się tam dostać sensownie. No, co ty kurwa widzisz? No, ty... No, halo, co ty robisz, debilu? What the fuck, no co jest? Kurwa, jakim cudem oni się skapnęli, że ja tu jestem? Co to jest? O, no, teraz to się skapną na pewno, że zwłoki zleciały tam na dół. No cóż, no cóż. O, halo, panie, zostaw ten alarm. Proszę zostawić ten alarm w trybie natychmiastowym. Czy ja mogę podnieść ten muszkiecik? Wydaje mi się, że powinienem móc, okej. Okay, zrzuciłem tych frajerów na dół, nie mam pojęcia, co się dzieje, szczerze mówiąc. Ale oni walczą między sobą. Ja bym chciał w sumie ten alarm wyłączyć, ale chyba nie będzie mi dany nigdy, tak mi się wydaje. Także pokonajmy szybko tych przeciwników, bo będą denerwować. Gin ty śmieciu, no, dobra. Elegancko, w takim razie tych mamy. Wyłącz ten alarm. No i dobra, możemy lecieć dalej. What the fuck, od razu przerwałem ich rozmowę. No dobra, niech oni się tam nadupcają. Ja spróbuję jakoś tędy mniej więcej przejść. Wydaje mi się, że powinno być git jakoś tędy się tam dostać. Chociaż nie wiem w sumie, szczerze mówiąc. No, dobra, oni się idą tam nadupcać. Oczywiście tu jest jeszcze jeden przeciwnik, wiadomo. Okej. Okay. Dobra, no, kurwa, zabij go w końcu. Dobra, musimy wyjść tutaj na górę generalnie, ale jeszcze zanim to, what the fuck, bym pokonał tych przeciwników tu. Oczywiście, że na dole to jest ich 2000, kurwa, oponentów. Wiadomo, wiadomo, ale na szczęście mamy wynalazek w postaci bomb dymnych, które pozwalają nam zone-shotować każdego przeciwnika na ziemi, także git. No, what the fuck. Dobra, w takim razie to mamy, wejdziemy sobie na górę, tutaj jest niczego nie spodziewając się przeciwnik, który ginie właśnie w tym momencie. Zabij kapitana, bujając się na linię. Dobra, szybko! Oh shit, goddammit! Tylko tego to się nie spodziewałem. Oh shit. To było niczym Jack Sparrow, znaczy czekaj, co? Rolex Pasaki! Co tu się dzieje? Oh yeah. No, co się dzieje? Giniemy. Ej, hey, what the fuck, czy ja będę prowadzić liniowiec? Oh, what the fuck, no dobra, tego to się nie spodziewałem. Tego to się nie spodziewałem, przecież ten statek jest ogromny. Chociaż pewnie o wiele gorszy niż moja kawka. No ale i tak, wiadomo. Chociaż, dobra, jednak nic nie mówiłem. Jednym moździerzem dwie fregaty ściągnąłem. Oh, shit. Co to jest za gówno, ty? Dokładnie, dokładnie. Okręt flagowy. Czy ja mam tych oponentów zniszczyć? Ewidentnie. Ewi, kurwa, dętnie. Tylko, że muszę tam podpłynąć najpierw, tylko, że mam wrażenie, że stoję w miejscu. Ty, to mała kawka. O, taka piękna. Dobra, nieważne. Dobra, uwaga, jeden szybki strzał z moździerza i oni chyba giną. Tak mi się wydaje, chociaż to liniowce chyba. Także wydaje mi się, że... Aż tak łatwo to nie będzie, chociaż no, te moździerze są przepotężne wręcz, nie? Przepotężne. No, okej, okay, dobra, to było na tyle chyba, co? Oh shit. Skąd tu się te statki wzięły, ty? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ale szybki strzał z moździerza, wiadomo. I tyle, no i tyle w temacie. No, aha, ty, ja mam z tyłu jeszcze kule, ja myślałem, że beczki mam. Co się dzieje? What the fuck, nic nie widzę. Dobra, ja stąd zdupcam. Zostawcie mnie, śmiecie, gin. No, to totalnie dziwne, że mam ten kulę z tyłu, no ale dobra. Nie ma problemu, nie ma problemu. Wypływamy stąd. No dobra. Tylko fajnie było, jakby ten statek nie stał w miejscu, tylko płynął do przodu. To by było w ogóle... Wykurwiście wtedy, nie powiem, że nie. O, witam panie kanojerko, proszę ginąć. Okej. No i to chyba tyle, no i to chyba tyle. Także wpływamy tutaj, no i zdupcamy stąd. To yeah. O, no, halo. Przecież działam anonimowo, o co chodzi? O, okej. Okay. Here's my prize. Ah, the Templars have been busy, I see. Lawrence Prince's blood. Useless now. No. No tak, bo chłop nie żyje. Hornigold, even Torres himself. Small quantities kept for a special purpose. You must take me to the observatory, Roberts. I need to know what it is. To what end, eh? Will you sell it from under my nose? Or work with me and use it to bolster our gain? Whatever improves my lot in life. Ridiculous. A merry life and a short one, that's my motto. It's all the optimism I can muster. Mm. All right, Captain Kenway.
You've earned a look. No, dzięki. No dobrze, więc mamy to w takim razie. Zagranie Czarnego Barta. 90% synchronization. No dobra, w takim razie tą misję mamy wykonaną. No i następna znajduje się gdzie? Tu na środku, kurwa, morza. Nazywa się Mordi Rzeź, to mi się podoba. No dobra, w takim razie udajemy się od razu na kolejną misję główną, którą mamy tutaj. Także no witam bardzo serdecznie, Mordi Rzeź. Siemano, shit, ale wyglądam zajebiście. We're moments away from the grandest prize of all. Tak jest. I feel nothing but a hot wind in my ears, Captain. Come on, man. When we take this treasure, we'll be set for life, all of us. 10 times over. Tak jest. As you wish. Ahoy, Roberts. We'll cast anchor and meet ashore. You were followed, Captain Kenway. How long for, I wonder? Oh. What the fuck? It's Hornigold. Burn and flay that turncoat. Deal with your old friend in haste, Captain, before I regret my favor to you. No dobrze, nie ma problemu. Poszlę tego śmiecia na dno. Niechaj walki podczas poszukiwania. Czaj, co? Carefully about what you mean to do here. What are you grousing about, Ade? It's Ben Hornigold come to kill us out there. Aye, and the traitor needs to die. But what then? Can you say with certainty that you deserve the observatory more than he and his Templars? Tak. No, I can't, and I don't care to try. No. But if you've a better idea, by all means, tell me. Forget working with Roberts. Tell the assassins. Bring them here and let them protect this place. Nie, nigdy w życiu. If they're willing to pay me a good sum for it. Dokładnie. Jakby nie ma nic za darmo, tak? No cóż, nie oszukujmy się, panie Adoale. Fight if Hornigold draws us any deeper into this fog. We're nearing the devil's backbone. You mean them crags that look like the backbone of a beast? Aye. El Espinazo del Diablo, the Spaniards call it. Chyba nas wykryją, tak mi się wydaje. No, ewidentnie. No cóż, trudno, w takim razie mieliśmy nie walczyć, ale chuj w to. Mogę i brasować reję, ale po co, skoro mogę wydupcić mu normalnie z salwy. Salwy bocznej, tak zwanej. Okej, chłop leży. Czemu nas znowu... O tak, kurwa, wpłynąłem w skały. Czemu jeszcze jakiś inny statek mnie wykrył? Jakieś 6000 kilometrów stąd, zajebiście. Ty się ruszysz stąd kiedyś, czy nie? Utknąłem, pomocy. Co to ma być? Dobra, wytestujemy szybką szarżę. Gin, ty śmieciu. Oh, shit. Okej, dobra, to by było na tyle. The gins. Ty, ale to jest ten... Nie, czekaj, to nie jest ten statek, którego mam szukać. Czemu on mnie atakuje? No, what the fuck, man? Przecież nic się nie zrobiłem, człowieku. Frajerze, gin. No, dobra, łatwo. Okej, gdzie jest ten Hornigold? Czemu tu jest tyle skał? Przecież tu się nawet nie da pływać. Co to jest? Dobra, gdzie on jest? Jak się w ogóle jego statek nazywa? Skąd ja mam to wiedzieć? Niby nie mam pojęcia. Nie widzisz mnie, frajerze, nie widzisz mnie. Jest dupcem stąd, ujście. Ty, no gdzie jest Benjamin? Halo? Panie Benjamin, gdzie jesteś? No to musi być któryś z tych statków chyba, czy nie? Nie mam pojęcia. O, to jest ten. Nazywa się Benjamin, okej. Okej, nie ma problemu, nie ma problemu. W takim razie wykręcimy sobie jakoś tutaj mniej więcej. No i spróbujemy go wykończyć, tak. W końcu zasługuje na to zdrajca, jak on mógł mi to zrobić. A, już mnie wykrył jakoś magicznie. No dobra, czym on pływa jakimś skunerem, co on sobie myśli, nie? Co on sobie myśli? Tyle autentycznie, przecież to jest bez sensu, nie? Czym on pływa skunerem, co to ma być? Wiesz, on nie ma żadnych szans, uwaga. Halo, szybka szarża, ty śmieciu, giń! O, okej. What the fuck? O, co się dzieje, ty? Więc powinien nie istnieć. Jigdo! Ty, gdzie on płynie? What the fuck? Zdupce na wyspę, wie, że to już jego ostatnie chwile. Tak jest, nie uciekniesz przede mną, to ja jednooki Edward. Tak jest. Dobra, zabij Benjamina Hornigolda. Nikaj walki podczas tego, dobra, zabij z powietrza, wiadomo. No dobra, w takim razie hyc, szybki skok z liny. No i spróbujmy się do niego dostać. Gdzie on się znajduje w ogóle? Gdzieś pewnie na drugi... Ty, czy ja mogę? Nie mogę. Nie, aby było tak pięknie, jakbym mógł się tam tepnąć. Chyba, że mogę, jak wyjdę z wody na przykład. Chociaż wątpię, szczerze mówiąc. Ale jakbym mógł tam się tepnąć, nie? To już by były... No, to już by był koniec, nie? No, ale niestety nie będzie to koniec, bo nie mogę się tam tepnąć. Co za gówno. I nie mam jeszcze strzałek, nie? To jest tragedia, to... Tragedia. Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Jeszcze jakoś to zrobimy. Trzeba jakoś taktycznie do tego podejść. Tylko jak tam sensownie się dostać na górę? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Chyba nie ma innej opcji jak tędy. Tak mi się wydaje. No, co oni gadają? O, ty śmieciu.
Dostał kopa. Dobra, on jest gdzieś tam, że tu jeszcze mamy pana strzelca, on będzie denerwować na pewno. Dokładnie, dokładnie, zginiesz, no, jak najprędzej, tak? Niczym ten koleżka, który dostał kolano na czerep. Dobra, elegancko tego sobie jeszcze pokonamy. No i spróbujmy się dostać do pana Hornigolda, jakoś tędy mniej więcej, tak mi się wydaje. Dobra. Elegancko. Witaj, panie Hornigold. Witaj. Ty, gdzie on jest? On jest tam. Ty, jak ja mam na nim wykonać niby zabójstwo z powietrza, skoro on jest jakby... O, siema. Panie, że oni mnie nie widzieli. Jak mam wykonać na nim zabójstwo z powietrza, skoro jakby nie ma chyba żadnego wyższego punktu nad nim, chociaż... Czy nie, chyba na to gówno muszę się tutaj wspiąć. Na te takie cyple, powiedzmy. O, what the fuck, co ty robisz, Edward? I know this bastard, and I've seen what he can do. He'll be after me, sure as I'm standing here. Hold your ground and be ready for anything. No co ty nie powiesz? Gin, tak je... No. What the fuck? You could have been a man who stood for something. But you've a killer's heart now. Co i frajerze, zdradziłeś nas. Show for all your blunders. Tamside better than you, Ben. The heart of a traitor who thinks himself better than his mates. Aye. And proven true. What have you done since Nassau fell? Huh? Nothing but murder and mayhem. You flew away with the very kind we once hated. No. Oh. These Templars are different. I wish you could see that. But if you continue on your present course, you'll find you're the only one walking it. With the gallows at its end. Spoczywaj w pokoju, zdrajco! No, no okej. Okay. It may be. But now the world has one less snake in it. Tak jest. And that's enough for me. Requiescat in... Nie wiem gdzie. O, what the fuck? No dobrze, w takim razie mamy to. Hornigold pokonany, oczywiście w najbardziej profesorski sposób, w jaki się tylko dało. Następna misja jest tutaj. O, ty. Obserwatorium. Czyżby to już była ostateczna misja? Niemożliwe to jest. Ale na pewno w tamtym miejscu znajduje się mapa skarbów. No cóż, ale zwiedzaniem tego obserwatorium i zbierania ostatniego skarbu, oh yeah, gdzie się zbieraniem ostatniego skarbu zajmiemy się w następnym odcinku, także mam nadzieję, że ten wam się podobał, no i widzimy się w następnym. Siemano!